FIFA 14 Storytime. Pewnego dnia, za 7 górami i 2 burakami, był sobie serwer EA z 2 Jamajczykami. Come on man, just one joint, smoke with us, it will make you more comfortable. Yeah, listen to my bro, just look at us, we are relaxed. I don't think you are relaxed as us, just smoke, you will feel relaxed. Comfortable, like true Jamaican. Nie, chłopaki, ja mam dzisiaj dużo do roboty, wychodzi FIFA 14. Muszę wziąć się za robotę, bo serwery muszą stać, chłopaki. No, EA. We won't let you go. We won't let you go before you smoke a joint with us. Just one joint, man. One joint. Try the power, feel the power with us, feel relaxed, you will see that joints are magic. No dobra, ale tylko jeden mały jointcik. Następnego dnia, za 7 górami i tam 2 brakami. Słuchajcie chłopaki, ja czuję tutaj pełne odprężenie, ja nie wiem dlaczego nie spróbowałem tego wcześniej. Ale słuchajcie, jakoś muszę iść do roboty, bo naprawdę FIFA już wychodzi, ale naprawdę czuję się zrelaksowany, nie zaprzeczam. Ale robota czeka, więc chłopaki, peace i wiecie tam, smoke weed every day i w ogóle, ale ja idę do pracy. Na razie. Premiera FIFA 14. Więc tak wygląda cała historia serwerów EA. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, dlaczego tak naprawdę owe serwery działają nie zawsze tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Działają tak, jakby zajarały co najmniej kilka jointów, a potem poszły do pracy kompletnie zjarane. Więc nie narzekajcie już więcej na EA. Oni też chcą mieć święty spokój, też chcą zapalić, tak jak wy, tak jak wasi przyjaciele, też chcą się odprężyć. Nie będę tutaj tak gadał, bo to jest gówno. EA, znowu gówno, znowu gówniane serwery, znowu nie poprawili gównianych serwerów i znowu mamy gówno. Tak, gówno, gunwo, przepraszam, gunwo. Gunwo i muchy tam latają też nad tym, bo ja nie rozumiem, pierwszy mi mecz i co? I od razu gunwo. Tak, od razu przegrana w moim pierwszym meczu, którego nawet nie zagrałem. Dziękuję jej, zapraszam na kolejne odcinki, jak się subskrybujcie. Mówi dla was Pitero, peace, outa.